Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Tematem dzisiejszego odcinka są najbardziej popularne ekspresy ciśnieniowe. Bo z jednej strony każdy z nas lubi mieć coś wyjątkowego, ale lubimy też znać trendy zakupowe, czyli co kupują inni. Najpopularniejsze, a zarazem najtańsze są te dwa ekspresy, model De'Longhi i model Philipsa. Kosztują mniej więcej tyle samo, czyli około 1300 zł. Co do gabarytów, to Philips jest minimalnie szerszy i wyższy. Wodę uzupełniamy w obydwu modelach w pojemnikach, które znajdują się tutaj z przodu ekspresu. Kawę uzupełniamy tutaj u góry. Możemy też stosować kawę mieloną. W tym urządzeniu jest młynek stalowy, a w tym młynek ceramiczny, ale rodzaj młynka tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Oba ekspresy parzą naprawdę wyśmienitą kawę. Jeżeli chodzi właśnie o rodzaje kawy, to przyrządzają one kawę czarną, podwójną kawę czarną. Możemy również sterować mocą kawy i jej ilością. A jeżeli chcielibyśmy się napić kawy białej, to wystarczy nalać mleka do kubka i podstawić je pod dyszę, która spienia mleko. Higiena ekspresów wygląda bardzo podobnie, a mianowicie w obu modelach należy czyścić tackę ociekową, pojemnik na fusy, należy myć dyszę spieniającą mleko i przynajmniej raz na tydzień należy czyścić jednostkę zaparzającą, która znajduje się tutaj na tyłach pojemnika z wodą. Jej higiena jest bardzo prosta, bo wystarczy ją po prostu przepłukać pod bieżącą wodą i ponownie zamontować. Od czasu do czasu ekspres przypomni się również o proces odkamieniania, który wykonuje się przy pomocy tabletek. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi modelami polega na tym, że Philips ma nowocześniejszy wyświetlacz, z kolei De'Longhi oferuje nam tackę do podgrzewania filiżanek. Osoby, które dysponowały większą kwotą, około 2000 zł, decydowały się najczęściej na zakup ekspresów, które w sposób automatyczny przygotowują zarówno kawy czarne, jak i białe. Do ulubieńców należał model Philipsa, De'Longhi oraz ten model Krupsa. I wszystkie te ekspresy są oczywiście wykonane w sposób bardzo estetyczny, są w czerni z elementami stali szlachetnej. I jedyną zasadniczą różnicą w tych modelach jest sposób spieniania mleka. Krups posiada taki specjalny przewód mleczny, który montowany jest tutaj z prawej strony wylewki i możemy go albo bezpośrednio zanurzyć w kartonie z mlekiem, albo podpiąć do karafki. Natomiast Dynamika, czyli ekspres De'Longhi, ten model ma taki zintegrowany pojemnik na mleko i tutaj to mleko trzeba przelać. Ten system ma wężyk i ma taką właśnie dyszę spieniającą mleko. Zaletą tego systemu jest to, że on już nie zajmuje dodatkowego miejsca na blacie, ponieważ właśnie stanowi jakby integralną część ekspresu. No i Philips, on posiada system spieniania mleka, który się nazywa Latte Go. To jest taki bardzo prosty system, który składa się tylko z dwóch elementów. Nie ma tutaj żadnych rurek, żadnych zakamarków, także czyści się to w błyskawiczny sposób i nawet te elementy można włożyć i zmywać w zmywarce. Jeżeli chodzi o higienę tych ekspresów, to oczywiście codziennie czyścimy wszystkie elementy, które miały kontakt z mlekiem, jeżeli piliśmy kawy mleczne. Dodatkowo takie gruntowne czyszczenie i odkamienianie odbywa się przy pomocy tabletek, a te dwa modele, czyli De'Longhi i Philips, mają jeszcze wyciąganą jednostkę zaparzającą, w związku z tym raz przynajmniej w tygodniu należy tą jednostkę wyciągnąć i poszepłukać pod bieżącą wodą. Tak jak już Wam to pokazywałam w poprzednim modelu, czyli tutaj z tyłu wyciągamy, przepłukujemy i chowamy z powrotem. Wszystkie te ekspresy oferują szeroką gamę kaw białych i czarnych, które możemy spersonalizować, czyli możemy zmienić moc napoju, możemy zmienić ilość kawy, możemy zmienić ilość mleka. Dodatkowo mają regulowaną wylewkę, w związku z tym możemy tu podstawić szklankę do latte macchiato czy do caffè latte, a w przypadku Krupsa możemy podstawić nawet szklankę o wysokości 15 cm. De'Longhi i Krups posiada dodatkowo wyświetlacz tekstowy w języku polskim, a Philips posiada duży wyświetlacz z piktogramami. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że któryś z tych ekspresów przypadł Wam do gustu. Zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD, a jeżeli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowości, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.